obrady 31. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie, żeby sesja była prawomocna, żebyśmy mogli podejmować decyzje i uchwały, musimy potwierdzić swoją obecność. Pani Marzena Dzierżyńska, nieobecna. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Paweł Litwin. Nieobecny. Pan Roman Margielewski. Witam wszystkich, jestem obecny. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Wykłaniam się, jestem. Pani Marysia Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Obecny, dzień dobry. Pan Przemysław Szelerski jest nieobecny, usprawiedliwiony. Pan Daniel Werner. Dobry, obecny. Ja jestem. Pan Piotr Wodyk. Nieobecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zelik. Dzień dobry, jestem. Dziękuję bardzo. W obradach sesji uczestniczy 11 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji nadzwyczajnej i podejmować uchwały. Witam na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dobry państwu. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Dobry. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Kleischmidt. Witam serdecznie panią kierownik, panią Justynę Plucińską. Dzień dobry. I witam serdecznie was, koleżanki i koledzy. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek pana burmistrza, dlatego że musimy podjąć uchwałę dotyczącą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę wysokości tej opłaty na terenie gminy Polanów. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, to co wcześniej na poprzedniej sesji mówiłem państwu i na komisjach, ale również dwie godziny dyskusji przed samą sesją na temat właśnie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy. Informowałem państwa, że rozpisaliśmy dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pierwszy przetarg dotyczył okresu 3-letniego. Został ogłoszony w systemie unijnym i do tego przetargu mogły przystępować różne podmioty, również spoza granic naszego kraju. Ale się okazało, że zgłosiła się tylko jedna firma, która zaoferowała cenę dużo przekraczającą możliwości naszego samorządu. W związku z tym po konsultacji z kierownictwem urzędu, z panią skarbnik, uznaliśmy, że takiej umowy nie możemy podpisać ani rozstrzygnąć przetargu. I zdecydowaliśmy się, aby ten przetarg na odbiór odpadów ograniczyć tylko do okresu 5-miesięcznego, dlatego że do miesiąca maja mamy podpisaną z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie na odbiór odpadów na składowisku w Sianowie umowę, która wspólnie z innymi gminami była realizowana w systemie z dofinansowania unijnego. I żeby te terminy wyrównać, po prostu ogłosiliśmy taki przetarg do miesiąca maja. I tutaj, szanowni państwo, to co otrzymaliśmy od oferenta, no się okazuje również to, że cena wynikająca z przeliczenia na mieszkańca, jaką trzeba by było ponieść, żeby ten system zbilansować, no nie jest wystarczająca w obecnej wysokości, którą mamy od stycznia 22 zł od mieszkańca. W związku z tym
tutaj Wysokiej Radzie muszę przedstawić pełną informację, jak ten system ma funkcjonować, z zasadą taką, że on musi się bilansować. I dlatego również dla Państwa przygotowaliśmy prezentację z informacją, jak to do miesiąca maja ma się kształtować. Ale chciałbym na samym początku, Wysoka Rado, ale również mieszkańcy, którzy obserwują tutaj nas i obserwują każdą sesję, przypomnieć tylko, że w dniu 27 maja, przepraszam, lutego, odbyła się sesja Rady Miejskiej, gdzie mieliśmy zaproszonego eksperta, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, prezesa Krajowej Izby Gospodarki, pana Tomasza Ucińskiego, który tutaj od wielu, wielu lat jest chyba najlepszym ekspertem, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami tutaj w Polsce. Jednocześnie jest tutaj szefem miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego, gdzie już wtedy na sesji Rady Miejskiej mówił o wielkich zagrożeniach wynikających z zbliżających się przetargów i gdzie jasno dawał do zrozumienia, że zagospodarowanie odpadów szybuje bardzo wysoko w górę i wszystkie firmy, które czy samorządy, które teraz organizują przetargi, no muszą się liczyć, że ta cena będzie zbliżona w granicach 25-30 zł i z takimi realiami trzeba się będzie zmierzyć. Dlatego wtedy my już w miesiącu kwietniu podjęliśmy uchwałę jako samorząd, że podnosimy tą naszą stawkę na 22 zł, która od mieszkańca, która miała wejść w życie od 1 lipca, ale ze względu na COVID i tutaj cofnięcie tutaj przez władze naszego kraju, przedłużenie starego systemu gospodarki odpadami, uznaliśmy, że ten stary system jeszcze przedłużymy do końca roku. W związku z tym odbyło się bez tutaj dodatkowych opłat, ale od 1 stycznia ta stawka będzie 22 zł. Zostaliśmy również na tym spotkaniu poinformowani o tym, że są to dramatyczne wieści, jeżeli chodzi o wysokość opłat, że doszła dodatkowa frakcja biodegradowalna, za którą niestety, ale trzeba płacić, ale również my tutaj na terenie gminy, Państwo też obserwujecie, że jeżeli chodzi o worki brązowe, ile ich się wystawia, gdzie jest trawa, nic w życiu nie ma za darmo. Wprost przeciwnie, trzeba za wszystko zapłacić i trochę nas to dziwi, że na terenach gminy Polanów, w terenach wiejskich, no, są wystawiane takie worki, za które później w całym systemie musimy ponosić odpłatność. Zostaliśmy na tym spotkaniu poinformowani, że ustawodawca wprowadził wiele obostrzeń, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Wprowadzono monitoring składowisk, wiązało się to przecież z tymi słynnymi pożarami na składowiskach. Chodziło o to, żeby zapobiec przywożeniu odpadów na teren Polski. Wprowadzono obostrzenia między innymi, że te odpady na składowiskach nie mogą być dłużej na jeden rok i raptownie na tym rynku pojawiły się bardzo duże ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. Jest pełna globalizacja wszystkiego i Szanowni Państwo, również pada informacja, że rynek chiński, który do tej pory przyjmował odpady z Polski, załamał się i nie przyjmuje, czyli również tutaj te frakcje odpadowe pozostały u nas, oraz wprowadzenie systemu, że odpady o wartości energetycznej powyżej 6 gigajouli muszą być utylizowane, co również rodzi dodatkowe koszty. Zostaliśmy na tym spotkaniu poinformowani, że rynek odpadów wtórny, który do tej pory funkcjonował, było tak, że za każdy odpad wtórny przedsiębiorstwo otrzymywało określone środki finansowe za
makulaturę, szkło, papier i plastiki, a w 2020 roku nagle ten system się całkowicie załamał i do każdej frakcji, żeby pozbyć się frakcji na przykład papieru, trzeba ponosić dodatkowe koszty i zapłacić odbiorcy papieru. Na przykład wpada kwota w miesiącu lutym 150 zł. Pada kwota na odpady, na opony, kwotę 400 zł, to mówimy w miesiącu lutym. Na plastiki, żeby tony plastików zutylizować, firma musi ponieść dodatkowe koszty 500 zł, żeby dokonać utylizacji. Tu również pojawiają się wzrost kosztów wielogabarytów, które na terenie gminy Polanów no, produkujemy w bardzo dużych ilościach. Chcę tylko Państwu przypomnieć, że 225 ton wielogabarytów w roku 2020 zostało zwiezionych z gminy Polanów. Stawka, którą do tej pory mieliśmy za tonę i Państwo było to liczone w systemie, to jest 749 zł brutto. Przy obecnym przetargu, kiedy wszystko idzie w górę, nagle mamy ofertę większą o ponad 500 zł i za wielogabaryty musimy płacić już 1312 zł. To sprawia, że obecne stawki, które obowiązywały, czy będą obowiązywać, no niestety, ale nie pokrywają funkcjonowania tego systemu. Aby móc podpisać umowę i rozstrzygnąć przetarg, wspólnie z panią skarbnik musimy mieć zabezpieczone środki finansowe na funkcjonowanie tego systemu i tak wyliczyć, żeby ten system do końca roku został zbilansowany. Przy obecnej stawce absolutnie to nie jest możliwe i właściwie to jesteśmy pod taką ścianą, bo przecież odpadów nie można gromadzić. Ktoś je musi zagospodarować, ktoś je musi wywieźć, ale również, proszę Państwa, podjęliśmy decyzję, że w tym systemie odpadów od 1 stycznia nie będą brały udział niezamieszkałe, czyli tu nasi przedsiębiorcy sami będą podpisywać umowy ze względu na tutaj wprowadzoną nowelizację ustawy, która drastycznie ogranicza odpłatność od tych podmiotów. W związku z tym z tego systemu wydzieliliśmy te przedsiębiorstwa i dzisiaj przedsiębiorstwa, chcąc podpisać umowę, nie bardzo mają z kim, dopóki gmina Polanów nie zrealizuje i nie podpisze umowy z przedsiębiorstwem, które tutaj rozstrzygnęło przetarg i to wszyscy na to rozstrzygnięcie czekają. Dlatego tutaj przez te dwie godziny dyskusji na wspólnych komisjach i wzajemne tutaj pytania i wątpliwości, które starałem się maksymalnie Państwu rozwiać. I dlaczego to tak wynika? Dlatego tutaj chciałbym tutaj zaprosić jeszcze raz do przedstawienia prezentacji, którą przedstawi pani Justyna Plucińska odnośnie systemu gospodarki odpadami, jakie tu koszty ponosimy. No i informacja o przetargu, który tutaj się odbył i szanowni państwo, no i oczywiście o stawce, żeby ten system zbilansować już z tego przetargu, a mówimy tutaj o kwocie 30 zł od osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo proszę panią kierownik Justynę Plucińską o zabranie głosu i prezentację. Dzień dobry, witam państwa. Przedstawię państwu informację na temat stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Polanów. Informacja na dzień dzisiejszy będzie obejmowała następujący zakres. Poproszę. Najpierw przedstawię Państwu tak chronologicznie wstecz to, co do tej pory zostało uchwalone i też to, co przed nami. Następnie, co ma największy wpływ na cenę odpadów. Porównamy Polanów z innymi gminami w zakresie stawki za odbiór odpadów oraz na końcu limitowanie ilości wytworzonych odpadów, czyli jakby problemy i propozycje, jak można tą ilość
ilość zmniejszyć, żeby przełożyć to na niższy koszt zagospodarowania całego systemu. Poproszę o przełączenie. Obecnie sytuacja w gminnym systemie gospodarowania odpadami kształtuje się następująco. Do końca bieżącego roku obowiązują, znaczy zostały zawarte wcześniej dwie umowy. To była umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie oraz druga umowa na zagospodarowanie instalacji komunalnej. Tam zagospodarowanie dotyczyło odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji. Ta umowa w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu została aneksowana do 12 maja 2021 roku. W styczniu 2019 roku stawka za odbiór odpadów segregowanych wzrosła z kwoty 12 zł na 16 zł za jednego mieszkańca. W kwietniu bieżącego roku tą stawkę uchwalono na poziomie 22 zł i miała obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. W czerwcu 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa został zmieniony termin wprowadzenia w życie tej nowej stawki i uchwalony na 1 stycznia 2021 roku. Ta wysokość 22 zł. W związku z tym, że koniec roku się zbliżał, w październiku ogłoszono pierwszy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2021-2023. To postępowanie zostało unieważnione. W związku z tym w grudniu ogłoszono drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale już tutaj w skróconym okresie czasu, czyli od 1 stycznia do 12 maja, tak aby zarówno pierwszą i drugą część, tak jak przed sekundą widzieli Państwo, że była to jedna i druga umowa. Tutaj chcieliśmy jakby w jeden system włożyć, zrównać te daty obowiązywania umów, żeby ułatwiło to funkcjonowanie całego systemu. Pierwszy przetarg objęty usługą na okres 3 lat. Tutaj ofertę złożyła jedna firma, było to Polieka Koszalin. W tym pierwszym postępowaniu wartość oferty wynosiła 6 869 złotych i 969 910 złotych, a szacunkowa wartość zamówienia wynosiła niecałe 5 milionów brutto. Także tutaj Państwo widzicie tą różnicę, jak wysoko przedsiębiorca oszacował swoją usługę. Drugi przetarg ogłoszony na ten krótszy okres 5-miesięczny. Tutaj również jedno przedsiębiorstwo PGK Koszalin złożyło tylko tą jedną ofertę i szacowana kwota, zaoferowana kwota to 727 236 złotych i 45 groszy, natomiast szacunkowa wartość zamówienia dla tego zakresu to 424 625 złotych i 54 grosze i tutaj do tych postępowań należy mieć na uwadze, że również dojdą koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji na instalacji komunalnej, czyli to jest ten element, na który został podpisany aneks, przedłużono do 12 maja 2021 roku. Proszę o zmianę. Jeżeli chodzi o ilość odpadów i koszty związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami, kształtuje się to następująco. Rok 2018 ponad 2100 ton odpadów w ciągu całego roku, koszt ponad 1 286 tysięcy. Jeżeli chodzi o rok 2019, nieznaczny, ale wciąż sukcesywnie obserwowany od wielu lat wzrost ilości wytworzonych odpadów, a co za tym idzie, tutaj już skokowo widać ten wzrost kosztów, a to w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących. Rok 2020, do chwili obecnej, czyli do 30 listopada mamy sprawozdania z przedsiębiorstwa, więc to jest ilość 2037 ton ponad. Natomiast szacuje się, że tak statystycznie będzie to ilość 2300 ton do końca roku, czyli włączając grudzień. Te koszty, które tutaj Państwo macie przedstawione, czyli ten koszt taki w zakresie 3-letnim od 2018 do 2020 roku został jakby zaznaczony na czerwono z tego względu, że rok jeszcze nam się nie skończył, także na pewno tutaj ta kwota będzie wyższa. Poproszę o zmianę. Odpady, jakie wytwarzamy w gospodarstwach domowych, w całym tym systemie,
mają jakby dwa kierunki, dwa źródła. Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych mamy obowiązek segregacji, więc wytwarzane są w 5 frakcjach, segregowane są na 5 frakcji oraz oprócz tego istnieje, funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady wytworzone przez siebie w gospodarstwach domowych. Całość, czyli wszystko to, co wytworzymy, kierowane jest do instalacji komunalnej i na tej instalacji jest zagospodarowywane. Część jest poddawana procesom odzysku bądź też utylizacji. Część, tak jak balast, czyli to co pozostaje po tych wszystkich procesach, jest składowane na wysypisku. Jeżeli chodzi o przyczyny wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami, chciałam Państwu zaprezentować 4 główne aspekty. Pierwsze to jest podwyżka opłaty środowiskowej, to jest tak zwana opłata marszałkowska. Od 2013 roku do 2020 wzrosła o 200 zł. Praktycznie każdego roku ta opłata wzrasta, natomiast tutaj przedstawiłam tylko ten 2013, kiedy wchodziliśmy w te systemy, no i aż do roku bieżącego. To jest kwota, którą przedsiębiorstwo musi zapłacić do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie 1 tony odpadów. Wzrost kosztów firm świadczących usługi. Cały ten system, czyli na tą cenę, którą musimy zapłacić przedsiębiorcy, składają się również te koszty, które przedsiębiorca ponosi. To są rosnące koszty zatrudnienia, opłaty takie jak za media, paliwo, prąd. Natomiast tą istotną rzeczą tutaj jest utrzymanie instalacji, tutaj wskazałam przeciwpożarowej i monitoring systemu tego składowania odpadów, ponieważ to się bezpośrednio wiąże z kolejną przyczyną, to są zmiany w obowiązujących przepisach, to są obowiązki, na które ustawodawca nakłada na firmy odpadowe, to jest właśnie to utrzymanie instalacji przeciwpożarowych i tych monitoringowych, bardzo kosztowne, które również wpływa bezpośrednio na tą stawkę, którą przedsiębiorcy proponują gminie. Oraz skrócony okres magazynowania odpadów do 12 miesięcy. Wcześniej było to 36 miesięcy i był to ten czas, w którym przedsiębiorca mógł szukać jakichś rozwiązań i zagospodarowywać odpady. No i ten czas został 3-krotnie skrócony, w związku z tym przedsiębiorcy mają tak jakby troszeczkę związane ręce, no i windują cenę. Kolejna sprawa to nieprzygotowany rynek surowców wtórnych. Tutaj jest brak możliwości wykorzystania tych surowców oraz brak mocy przerobowych instalacji prowadzących zagospodarowanie termiczne frakcji nadsitowej, czyli tutaj spalarnie odpadów nie są w stanie przerobić tej ilości odpadów, która jest produkowana. Poproszę dalej. Tutaj istotną przyczyną wzrostu kosztów utrzymania obsługi systemu jest oczywiście wciąż wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Poproszę kolejną slajd. W roku 2019 na terenie gminy, tutaj macie Państwo informację, wytworzono ponad 2200 ton odpadów komunalnych, z czego aż 70% stanowią odpady zmieszane. Jest to jakby dowód na to, że jednak ta segregacja nie jest jeszcze na takim najwyższym poziomie, jakiego oczekiwalibyśmy. Poproszę dalej. Ilość odpadów wytworzona na jednego mieszkańca w ciągu roku, od roku 2018 do roku 2020, tutaj zaproponowałam, to jest ilość 320 kg na mieszkańca, w roku 2018, 341 w 2019 i ta ilość na 2020 jest szacowana między 350-352 kg. Szacowana dlatego, że rok wciąż trwa, tak? Także podsumowanie mamy tylko do 30 listopada, a za grudzień dopiero dokładną ilość poznamy. Poproszę dalej. W roku 2019, tutaj wracamy, wytworzono łącznie powyżej 2200 ton odpadów, przy czym segregację deklarowało 5267 osób. To jest te 70%, które wskazałam Państwu przed momentem, czyli 70% odpadów niesegregowanych. Tutaj ta informacja wygląda następująco, że 5267 osób stanowi
86, niemalże 86%. To są osoby, które deklarowały selektywną zbiórkę, natomiast tu widzimy, że faktycznie jest to tylko 70%. Poproszę dalej. Obowiązek segregacji obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe, w których powstają odpady komunalne. Ten obowiązek został wprowadzony ustawą i to jest od 1 stycznia bieżącego roku. Gminny system gospodarowania odpadami obejmuje cztery takie główne aspekty. To jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzez zagospodarowanie rozumie się odzysk, unieszkodliwienie tych odpadów, bądź też składowanie frakcji nadsitowej, czyli to składowanie na wysypisku. Drugi punkt to jest utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo to jest kwestia utrzymania tego punktu, prowadzenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odbioru i opłacenia zagospodarowania tych odpadów, które mieszkańcy tam dostarczą. Obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również w zakresie ograniczania ilości wytworzonych odpadów komunalnych. To są wszystkie te cztery aspekty, które składają się na koszty utrzymania systemu gminnego. Opłaty pobierane od mieszkańców są w całości przeznaczone wyłącznie na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami, co oznacza, że system ten musi być tak zbilansowany, żeby gmina ani do tego systemu nie dokładała, ani na tym systemie nie zarabiała. Na tle innych gmin Polanów prezentuje się następująco, mając oczywiście do porównania gminy, które wybrały taką samą metodę opłaty za odbiór odpadów, czyli to jest odpłata od właścicieli nieruchomości, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących i ustalonej stawki na odpady. Będzie tutaj gmina Wiesiekierz. Stawka od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosić 33 zł. Kolejnym przykładem będzie gmina Będzino. Tutaj stawka wynosi 36 zł. I po sąsiedzku mamy tutaj gminę Miastko, to jest 28 zł. To są przedstawione stawki w gminach, które mają już rozstrzygnięte postępowania przetargowe. Poproszę dalej. Tak, no to są, pozostałe gminy są w trakcie przeprowadzania przetargów, więc w chwili obecnej nie są w stanie przedstawić takich rzeczywistych, faktycznie obowiązujących i bilansujących system stawek. Proszę dalej. Możliwości obniżenia kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami to głównie limitowanie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Tutaj myślimy o odpadach zielonych, które warto byłoby kompostować i ograniczyć w ten sposób ich ilość wywożoną na wysypisko śmieci. Zużyte opony, które bardzo masowo i objętościowo bardzo dużo zajmują ton w tej całej ilości wytworzonych odpadów. Odpady wielkogabarytowe powyżej 220 ton rocznie, przy czym wzrost kosztów za zagospodarowanie tych odpadów również lawinowo wzrasta, co nam się tutaj uwidoczniło w tych prowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych. Elektroodpady jako element odpadów wielkogabarytowych tak naprawdę, bo tutaj, Szanowni Państwo, bardzo łatwo można ilość tych odpadów zmniejszyć, zwyczajnie poprzez oddawanie w punkcie zakupu nowego sprzętu, wówczas możemy oddać stary, także można tą ilość odpadów ograniczyć, i odpady budowlane i rozbiórkowe, których również jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o dodatkowe inne możliwości obniżenia kosztów gminnego systemu, to tutaj na pewno ta edukacja ekologiczna, która jakby unaoczni mieszkańcom to, że warto segregować, warto ograniczać tą ilość odpadów produkowanych przez gospodarstwo domowe, jest bardzo ważna, ale również zmiany w przepisach obowiązujących, ponieważ w chwili obecnej producenci odpadów, producenci opakowań nie mają takiej odpowiedzialności, jaką my widzimy tutaj. To jest problem, ponieważ ta ilość wytworzonych odpadów przekłada się wówczas na koszty gospodarowania dla mieszkańców. Tak po prostu w ten sposób to się kształtuje. I dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani kierownik, pani Wiesławie Pluciński za obszerną informację i za prezentację materiału dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Szanowni, czy pan burmistrz jeszcze chciałby coś uzupełnić? Szanowni Państwo, no tutaj jasno i precyzyjnie wynika z tej informacji, że te ceny za odpady komunalne gwałtownie rosną, produkujemy ich coraz więcej, a ja taki przykład z życia, który łatwo jest obliczyć. Wspomniałem o wielogabarytach. Szanowni Państwo, jeżeli my mamy tych wielogabarytów dzisiaj, na dzień dzisiejszy 225 ton, po nowej stawce, które będziemy płacić od nowego roku, to jest prawie 1312 zł, przeliczymy to, to jest, proszę Państwa, to w całym systemie to jest 300 tysięcy złotych. Gmina jest obciążana opłatami za wielogabaryty. Gdybyśmy chcieli to podzielić na liczbę mieszkańców, to się okaże, że każdy mieszkaniec prawie 4 zł miesięcznie płaci za wielogabaryty. To obrazowo chciałem przedstawić, że na ten system, na tą stawkę proponowaną po prostu wchodzi wiele elementów, a najbardziej tutaj się to łatwiej pokazać na wielogabarytach. Również jeżeli chodzi o elektronikę, do tej pory elektronika, szanowni Państwo, i urządzenia gospodarstwa domowego, no to była symboliczna złotówka za tonę, a od nowego roku w tym nowym systemie to opłata będzie 500 zł. Tego również mamy, tak, od biodegradowalnych rzeczy. I tu właściwie każdą frakcję moglibyśmy omawiać i ona również jest, wpływa na cenę, którą docelowo będziemy musieli zapłacić z założenia, że ten system musi się bilansować i ta stawka jest stawką solidarną, czyli wszyscy mieszkańcy płacą jednakową, bez względu czy odprowadzają wielogabaryty, czy nie. Ten system po prostu jest tak ma działać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy jeszcze ktoś z szanownych koleżanek i kolegów chciałby zabrać głos w tej kwestii i ustosunkować się do wypowiedzi pana burmistrza i pani kierownik? Nie widzę. A więc odczytam projekt uchwały numer 31, mamy przez 211 z 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy Polanów. Czy są pytania jeszcze dotyczące tego projektu? Jeżeli nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że obszerna dyskusja była na wspólnym posiedzeniu komisji dotyczących właśnie tego tematu i ustalenia tej wysokości stawek i przyjęliśmy tą stawkę, która na wspólnym posiedzeniu komisji, która będzie przedstawiona w projekcie uchwały. Bardzo proszę o wystąpienie pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę numer 31, mamy na 211, łamane na 20, w sprawie zmiany uchwały numer 22, łamane na 166, łamane na 20, Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy Polanów. Znając możliwości budżetu, jak i nasze koszty i mające przychody, innej decyzji nie mogliśmy podjąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Tak, tutaj by trzeba było wymienić tą stawkę. Proszę bardzo, panie burmistrzu, proszę jeszcze. Ja myślę, że to proszę trzeba panie. Było wymienić tą stawkę, o której dyskutowaliśmy, tak, w uchwale. Mówiliśmy o kwocie 30 zł, to co tutaj w swoim wystąpieniu sugerowałem. Mówimy o tutaj prowadzeniu segregacji, a druga stawka to dla tych, którzy
tego nie stosują razy dwa. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Nieobecna. Pan Mirosław Gajek. Wstrzymuję się od głosu. Pani Wioletta Konieczna. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Czujemy. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin jest nieobecny. Pan Roman Margielewski. Panie Romanie. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pani Maria Pokorska. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Halo? Pani Maria Pokorska. Jestem za. Dobrze. Pan Przemysław Czerwiecki jest usprawiedliwie nieobecny. Pan Daniel Werner. Jestem za. Dziękuję. Ja jestem przeciwny. Pan Wodyk Piotr jest nieobecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Panie przewodniczący, miałem kłopoty z wizją. I dlatego wracam. Pan Roman Margielewski. Ja się wstrzymuję od głosu. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały 8 radnych, przeciw 2 głosy i 1 wstrzymująca się. A więc podjęliśmy tą uchwałę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy Polanów. W imieniu, panie przewodniczący, w brzmieniu z tymi dodatkowymi rzeczami, o których mówiłem tutaj na komisji, tak? Tak, tak, tak. Wszystkimi tymi rzeczami, które tu pan burmistrz wniósł, które były wniesione na komisji. Szanowne koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom. Dziękuję pani kierownik, dziękuję zastępcy burmistrza za obrady w sesji. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Koleżanki i koledzy, panie burmistrzu, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć wszystkim koleżankom i kolegom serdeczne życzenia świąteczne. Obyśmy byli wszyscy zdrowi, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy spełnili wszystkie marzenia, które powinniśmy mieć w roku 2021. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia i abyśmy mogli się spotykać na obradach sesji w sposób tradycyjny, dawny, bez online. Wszystkiego najlepszego z życzeniami od nas tutaj, od pani Kamili. Obrady 31. sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.